Hejty, tak właśnie ty masz może Facebooka? Jeśli tak to zapraszam do grupki o tematyce Monster High którą założyłem z innymi osobami które możecie kojarzyć z innych grupek lalkowych. Link do grupki jest w opisie, obiecujemy miłą atmosferę i wspólne lalkowe dyskusje, więc zapraszam PS. Przy dołączaniu napisz w odpowiedzi na pytania, że jesteś z YouTube'a, chcę zobaczyć ile nas będzie. Hej wszystkim tu glitchy na Was klęczą, na moim kanale. I przez chwilę mi tutaj nie było, uwierzcie, troszkę się u mnie teraz dzieje, troszkę tak, troszkę tak, tak, tak. Tak, troszkę się dzieje. Ale przechodzę zadawać dzisiaj z kolejnym unboxingiem, i jak widzicie po tytułem jest to coś całkowicie dla mnie nowego, fajnego i nigdy się nie spodziewałem, że taki film się pojawi na kanale. Przy okazji zignorujcie lagunę, która jest naga. Nie, tak. Spełniło się moje marzenie i udało mi się coś stworzyć. Dzisiaj otworzymy sobie moją własną lalkę. Tak, to był clickbait. Więc tak, nie jest to moja własna lalka, aczkolwiek ma ona taki sam pseudonim jak mój nick na kanale, czyli glitch. Glitch. Uwieście mi, jak zobaczyłem pierwsza w serialu, jak nazywałem ją glitch, to miałem takie. Co? Jakby los się do mnie uśmiechnął, to być clickbait. W tym filmiku. Mam nadzieję, że w tym będziemy dużo wyświetlać, bo po prostu jestem biedny. Ale tak, dzisiaj sobie otworzymy nową serię Shadow High. Druga seria Shadow High ukazała się dość niedawno. W Polsce też jest od dość niedawna dostępna. I razem z nią przyszły nowe pudełka do lalek. Jak widzicie, czegoś tu brakuje. Mianowicie nie ma dodatkowych ubranek, ale są akcesoria. Czy jestem na to zły? Nie do końca, ja i tak zawsze te ubrańka sprzedawałem, nie używałem ich. Mój pies siedzi w pokoju na łóżku i warczy co chwilę. Zignorujcie to. Mam nadzieję, że nie na mnie. Jakby, ja nie jestem osobą, która stricuje swoje lalki. i Wolę, aby moje lalki były oryginalne, tak jakie były w pudełku, bo czuję, że po prostu odbieram im tą oryginalność. To dziwne, wiem. Więc cieszę się, że ta seria Shadow High nie ma tych ubranek. Wyjątkowo. Więc tak prezentuje się przód pudełka. Mamy duże okno. Obok glitch mamy mikrofon z statywem oraz akcesoria. I tutaj z boku pudełka mamy rysunek lalki, który ma sprawiać wrażenie 3D, ponieważ jest tutaj na szybie i pudełka. Z boku pudełka mamy także stojak, szczotkę i z jakiegoś powodu... wieszaki? Jak alka, która przychodzi z jednym otwitem to nie wiem, po co jej wieszaki w ogóle. Tak wygląda tył pudełka. Shadowhide, tutaj mamy naszą glitch i... bodajże jest to Rex? On tak, on ma na imię. Nie mamy jego lalki, jakby glitch jest moją pierwszą alką. Oczywiście, to musi być glitch I mamy także opis Moda nie zna reguł, nie uznają ich również studenci z Shadow High Rainbow High, szczęście się Teraz my wkraczamy na wybieg Ta lalka posiedziała mnie parę dni, więc nie chcę przedłużać tego odcinka Otwieramy ją Szczerze, dużo osób było zdziwionych, że zobaczymy... Glitch w takiej wersji, ponieważ w serialu miała początkowo ona zupełnie inny outfit, ten outfit pojawił się dużo później, więc każdy myślał, że pewnie pojawi się w tym otwicie z łańcuchami we włosach. Też na to liczyłem, ale się zawiodłem, w sensie mamy glitch, to jest ważne, ale liczyłem trochę na ten drugi outfit. chyba wyciągamy tak. naszą glitch, okej. Okay. Pierwsze macanie, no włosy są nażelowane, to, 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 to... To, to się dokładnie tym dziwię. Ok, więc wyciągnę resztę akcesorii i lalkę i to was zaraz wracam. Okej, okay, więc udało mi się wziąć lalkę z pudełka. Trochę to było ciężkie, ponieważ sukienka lalki ma multum zabezpieczeń i są one nawet przy rękawach gdzieś tutaj przy ręku i modliłem się tylko o to, żeby nie uciąć tego kawałka rękawa, bo bym się po prostu popłakał. Zanim przejdę do lalki, zacznijmy od akcesorii. Więc mamy grzebę, który jest taki sam jak w przypadku innych lalek Shadow High. Szczerze trudno mi powiedzieć, jaki to ma być kolor, ponieważ daje mi to. I fioletowy i granatowy jednocześnie I ma on sobie multum brokatu Wydaje mi się, że może być go ciut więcej niż w innych lalkach Albo po prostu mi się tak trafiło I brokat jest w kilku kolorach Mamy tu jakiś czarny brokat, biały, niebieski i fioletowy I możemy go dodać do naszej kolekcji grzebeków i szczotek Bardzo fajny pojemnik, polecam Action Mamy także dwa wieszaki Jeden jest na odzież taką górną, typu płaszcz, kurtka czy sukienka Z zapisem Shadow i jest on fioletowy Oraz na spodnie czy spódniczkę i um, też jest fioletowe i szczerze są mi one niepotrzebne Mamy także stojak i jest on w taki takim samym kolorze jak grzebek I bardzo ładnie wygląda, brokat się bardzo ładnie mieni Wciąż nie wiem jaki to ma być kolor, czy jest to fletowy, czy jest to granatowy, czy jest to takie coś pomiędzy jakby, nie jestem natonistą chyba, ale po prostu nie wiem jak mam to określić Ale bardzo ładny brokat jest w tym stojaku Ogólnie kiedy brokat odbija światło wygląda tak jakby to było niebo w nocy i gwiazdy i uwierzcie mi, to naprawdę bardzo ładnie się mieni, żeby na żywo to wyglądało lepiej niż w kamerze. No i mamy ten nowy uchwyt dla dalek. Szczerze nie wiem jeszcze, jak ten stojak będzie się trzymał, czy będzie robił tak samo jak te stojaki z pierwszej serii, czy tak naprawdę będzie trzymał się, jakby nie chciał. Nasza glitch ma także mikrofon ze stojakiem. Wydaje mi się, że wszystko jest odlew już wcześniej użyty w Rainbow High czy Shadow High. Z nowości mamy paletkę, którą można otworzyć i ma ona w środku lusterko, Oczywiście nie jest to prawdziwe szkło. Ale ta foikę, którą użyto, jest bardzo dobrze odbijająca, jakby mogę się w niej śmiało przejrzeć. Mm, ubrudziłem ją. A tak wyglądają cienie. Sama paletka jest czarna, nie ma w sobie żadnego brokatu. I tutaj mamy głowę bodajże meduzy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to miała być meduza. Jeśli się mylę, to jakoś poprawię. Szkoda, że nie mam tutaj żadnego pędzelka, który możemy to nanosić. Tylko samą paletkę, więc nie wiem, jak glitch się maluje. Chyba palcami. Mamy także telefon i mój jest troszkę wygięty. Chyba go opuściła czy coś. I ten telefon jest takim dziwnym połączeniem nowszego iPhone'a i starych iPhone'ów, ponieważ z tyłu mamy aparat, który ma cztery obiektywy, z boku mamy puśniaki głośności i włączenia, włączania ale na górze też mamy coś, co ma włączyć i włączyć telefon. Także ten telefon ma dwa wyłączniki. Do telefonu mamy taką obudowę, jest ona tylko na tył telefonu, jest ona. Czarno-prezoczysta z brokatem i mamy na niej nadruk księżyca z efektem glitchu, gwiazdki oraz SH. W ogóle to wygląda jak mega w tej obudowie. Obudowa ma tutaj uchwyt na kciuka lalki, więc lalka może to trzymać. Bardzo fajnie, że to się w końcu pojawiło, dla mnie niektóre lalki powinny mieć to od samego początku, takie jak Violet, no bo jest influencerką, hello. No i w sumie to wszystko z czym przychodzi lalka do nas. Pora na samą lalkę, więc uwaga. Dadam. I włosy mają sobie produkt, co mi trochę irytuje, ale z drugiej strony no może lepiej. Włosy Alki są dość długie, wydaje mi się, że jeśli je sprączemy jej tego kucyka, to mogą być gdzieś dotąd długie. Glitch ma całkowicie nowy odlew buźki i moja Alka ma ten odlew datowany na 2023 rok, także jest to odlew z tego roku, a nasz rok zaczął się dość niedawno, także... śmiesznie. Jestem pewny, że ten odlew powstał wcześniej, tylko po prostu dali nowszą datę, bo a... W sumie to już nowy rok, więc... No. Jebuśka jest przeurocza. Kolor skóry mi się z kolorem takiego trupa. Coś tu muszę powiedzieć, ale bardzo uroczego trupa. Wyjątkowo jej oczy są kolorowe, a nie takie jak w przypadku Shadow High z pierwszej serii, z nutką koloru. I oczy wyglądają jak czy takich zwykłych, ale Rainbow High, tak szczerze powiedziawszy. Makijaż Dalki jest też bardzo ładny, jest on szary. Mamy eyeliner, który jest... Mogę chyba nazwać grawitowym eyelinerem, prawda? Chyba mogę. Um, no nie do końca. Usterelki są w kolorze szarości. Zauważyłem, że nie umiem zbytnio nazywać się kolorów w makijażu. Chyba jestem jest datunistą, naprawdę. Ogólnie makijaż jest dość prosty, ale robi swoje. Jakby nie jest jakiś taki wow, makijaż na pół ryja, Wiecie o co chodzi. Chociaż to mogłoby być ciekawe. Jej koczyki są bardzo ciekawe, ponieważ są one w kształcie widzimy się motyla, ale w środku motyla mamy głowę meduzy i są one w kolorze metalicznym, który odbija światło. I jego czeki nie są z plastiku, tylko są gumowe. Można je wyginać nawet, więc um... Tak. Z dodatkowych lalka ma dłuższe paznokcie i są one pomalowane na czarno. Jeśli chodzi o jej outfit, jest on bardzo szykowny. I szczerze nie przeszkadza mi on. Jest cute, chociaż szczerze bardzo liczyłem tą lalkę z łańcuchami w włosach w tym pierwszym twicie, jaki ma w serialu. Więc zacznijmy od tego, że to co mam pod spodem, czyli taki kostium, który ma sobie efekty glitchu, to jest jedna część. To jest jedno ubranko połączone z butami i dość ciekawe jest to, iż te buty zwyczaj buty są dość gumowe. Te buty to plastik, twardy Plastiki, możecie ich wygiąć. I nie możecie też ich zdjąć, ponieważ jest to razem z kostiumem. A na wierzchu tego kostiumu mamy sukienkę. Jest ona krótka na przodzie i ma krótkie rękawy, które są półwiaste. Ma też komięż. Za to z tyłu sukienka ma takie dwa odnóża, które się ciągną za lalką. I cała sukienka ma na sobie cekiny, które się tak bardzo ładnie mienią. I każde takie odnóże, nie wiem, jak to się nazywa prawidłowo w modzie, sorry. też ma na sobie cekiny i dodatkowo ma napisy Shadow, które są wyszyte. No i w sumie to wszystko. Czy przychodzi nasza lalka? Tak. Właśnie się sobie świadomiłem, że nagrywałem bez mikrofonu dodatkowego, tylko z audio z telefonu. Nie będę tego powtarzał. Podsumowując, to wszystko, z czym nasza lalka przychodzi. I szczerze, za taką cenę, jaką jest aktualnie, czyli około 180 zł, zdecydowanie poczekałbym na to, aż ta lalka stanieje. Ale iż ja jestem sobą i musiałem ją mieć do recenzji, a MGA mnie nie sponsoruje, to wcale nie była sugestia do MGA Polska, to musiałem ją mieć. Tak wygląda nasza lalka na stojaku. Póki to trzyma się na nim dość dobrze. Nie wylatuje, także to jest na plus Jak dla mnie lalka jest przecudowna, jest przeurocza Uwielbiam wszystko w niej Rzeczą, tutaj, której chcę się doczepić jest to, że lalka nie ma żadnej torebki Co by miało sens, ponieważ ma paletkę i jakby gdzie ja mam ją położyć? Paletka nie ma uchwytu w sobie, więc nie damy jej do ręki lalki nie. Więc dodatkowo, dałbym do tej ralki jakąś torebkę. Mikrofon, okej, okay, ma to sens, ale czy, czy bardzo go potrzebowałem do życia? Nie, wydaje mi się. Gdyby może był troszkę innym odlewem, gdyby nie, nie może tego napisu, który mnie irytuje, bo on mnie bardzo irytuje. Ale szczerze myślę, iż mogę tej ralce dać... 10 na 10 Nie przeszkadza mi fakt, iż nie ma na obranek, ponieważ nie używam ubranek, ale wygląda ona naprawdę bardzo ładnie i się bardzo ładnie prezentuje. Jestem w szoku. Znaczy, nie jestem w szoku, to było logiczne, ale uwielbiam ją. Więc tak, to by było tyle w tym filmiku. Napiszcie mi, co sądzicie o Glitch. Nie o mnie, o niej. I to by było tyle w tym filmiku. Widzimy się wkrótce. Cześć na razie. pa. pa.